Moja epopeja w Zambii zaczęła się 5 czerwca 68 roku. 1968 roku. Ksiądz kardynał, były arcybiskup diecezji, spotkał mnie w gronie swoich oficjałów, ojca Walczaka Tadeusza i księży, którzy 3 miesiące wcześniej przybyli, ojca Szubę i Tadeusza Nagaja, brata, ojca Wargockiego, który pracował niedługo na misji, bo zginął w wypadku samochodowym, i ojca Smyli, który 17 października, chyba 6 czy 7 lat temu, zginął w pobliżu swojego domu tragicznie w wypadku samochodowym w niedzielę po południu. Zostałem oddelegowany na misję do Chingombe. I na misję do Chingombe, w Chingombe pozostałem niedługo, bo poproszono mnie, bym wrócił do Kabwe. Ale w międzyczasie tam wylądował tak samo jego eminencja, późniejszy eminencja Kozłowiecki. Byliśmy w towarzystwie wspólnym. Był brat Perdik, Słowak. Ja byłem takim, jak to się mówi, katalizatorem, jak to się mówi, jak problemy zachodziły misyjnym na misji. I raczej byłem na miejscu, służyłem ludziom, a kardynał miał tak zwane tury, Muchinga i Escarpment. To jest cały skarpa gór dookoła Chingombe. Chingombe jest w samym Wnietce. Panowie byli prawdopodobnie tam, jeśli idzie o ten miesiąc, oktober, to jest miesiącem, gdzie nic się nie porusza na drzewie. Wszystkie liście, wyszły z nocy, nie było wiatru, to w dzień wiatru nie ma, spokój. Tylko słoneczko świeci. Słoneczko świeci i wtedy jest wielkie pocenie się i wielka temperatura. Więc tam nie byłem długo. Ceniłem sobie czas, że mogłem się po prostu spotkać na nowo jeszcze więcej i widzieć księdza Kozłowieckiego w akcji na co dzień, gdzie się nie oszczędzał. Był w biurze, służył jako po prostu pasterz ludziom. Szedł w duchu duszpasterskim po górach z dwoma karierami i nie zważał na to, że ci jest w sile zdrowia 100-procentowego, czy mniej zdolny do tego, żeby pokonać 2-tygodniową turę. Zawsze szedł i wracał ze spokojem. Jednego razu wrócił z opuchniętym palcem, pamiętam. I pytał się, co robić. Więc rada była, żeby udał się do Lusaki, do Wiśniewskiej Rady, i na skutek tego, że znalazł dobrą radę, ten palec, a może cała noga, nie zostały amputowane, bo gangrena zaczęła wchodzić. Zaczęła wchodzić gangrena, tak? Mogła być gangrena już. Gdyby się spóźnił za następny dzień, dwa, gangrena mogła się... Już była w procesie. I co to było? Jakieś ukąszenie, czy ranka jakaś? To było po prostu, prawdopodobnie z jakiejś trawy. Trawy zambijskiej, bo to jest okres traw, gdzie każda roślina ma to do siebie, że w jakiś sposób ma system obronny. Jak odszedłem z Chingombe, on w Chingombe został. Potem do Chingombe został posłany ksiądz Smyda, prawda? I on był jego zasadniczo człowiekiem, który po prostu pomagał mu w sprawach
czy finansowych, prawda, organizowaniu tego czy tamtego, jakiejś podróży z Chingombe do Kabwe, prawda, czy do Lusaki. Potem w pewnym momencie czasu, prawda, gdy byłem w Kabwe, prawda, zacząłem się zajmować tej sprawą jego, jak ksiądz Smyla wyjechał. Więc to jest historia po prostu organizowania, powiedzmy sobie, jakichś zakupów, konsultacji w sprawach pomocy studentom na uniwersytecie, czy studentom innych, tak zwanych, szukających wykształcenia po średniej szkole, prawda. No i szliśmy, jak to się mówi, rozumiejąc się jak najlepiej. W ostatnich czasach próbowałem organizować mu w stosunku do tego, do potrzeb, czy maszynę do pisania, prawda, czy pisanie kopert razem z Wojtkiem i specjalnie z Jankiem i potem jego współkolego Adamem, bo pisał całą masę listów, zwłaszcza to są listy, powiedzmy sobie, my traktujemy korespondencję bożonarodzeniową, jest napisane już dla nas, my podpisujemy nazwisko. Nigdy go to nie zadowalało. On musiał na każdym liście wyrazić coś w sposób szczególny i pisał. Pisał jednym, pisał więcej, drugim pisał w zależności od kontaktów, jakie miał. I tych listów szło około 2000. Także korespondencję miał ogromną. Zwłaszcza, że później jeszcze, jak został kardynałem, to przyszły dzieci, korespondencję z dziećmi. Bardzo kochał, bardzo lubił to. I mówi, każdy dzieciak musi mieć odpowiedzialne, czy to jest czy Agata, czy Marek, czy ktokolwiek. Musi mieć odpowiedź daną. Ona przysłała i ja odsyłam. Także korespondencji nie zaniedbywał. Starał się z całego serca zrobić wszystko. Oczywiście w miarę posuwania się lat naprzód to wszystko siły malały, ale wola była ta sama.